Witam wszystkich jeszcze raz gorąco. Niestety nie udało mi się wykurować, więc jestem troszkę podziębiona, co będzie słychać. Ostatnio moja koleżanka właśnie mówiła, że nie mogła uczestniczyć w poprzednim live'ie, ale widziała fragment mnie i mówi: Boże, czy Ty płakałaś na tym live'ie? Mówię: nie, nie płakałam, tylko choroba mnie dopadła. Jeszcze trochę trzyma, także będę miała trochę zmieniony głos, ale mam nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzało. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od pytań, które powinniście sobie postawić przed aranżacją wnętrz, obojętnie czy to jest mieszkanie, czy dom, czego Wy tak naprawdę byście chcieli. Także zanim zacznę opowiadać o inspiracjach, o tym, z jakich narzędzi korzystam, gdzie szukać wszystkich elementów do domu, jakie selekcjonować i wybierać, powinniście się zastanowić tak naprawdę, czego Wy chcecie. I żeby Wam pomóc, przygotowałam dla Was takie pytania. To są pytania z mojej książki Od inspiracji do aranżacji. Już zaraz Wam pokażę, tylko się troszkę zmniejszę. Zobaczę tylko, czy wszystko dobrze widać. Ach, widać mnie. Ok, super. To są takie kluczowe pytania, na które najczęściej bardzo trudno wszystkim odpowiedzieć, a one są dosyć istotne. Jak oglądaliście poprzednie live'y, w których mówiłam o tym, jak dobierać kolory, jak dobierać styl, o tym, jak policzyć wszystkie pieniądze, które są potrzebne, czyli jak stworzyć budżet, jak policzyć koszty poszczególnych elementów aranżacji wnętrz, to tak naprawdę początkiem wszystkiego są to odpowiedzi na te pytania i znalezienie właśnie tych inspiracji. Specjalnie nie zaczęłam kolejności tych live'ów w ten sposób, że zaczęłam właśnie od inspiracji, tak jak to opisuję w książce, bo chciałam Was troszeczkę jak gdyby pobudzić do działania i najczęściej osoby, które pisały do mnie, z czym mają problem, to właśnie miały problem z kolorem i ze stylem, dlatego nie chciałam zaczynać od live'a, który będzie się nazywał inspiracja, bo każdy mówi: no przecież ja wiem, ja umiem, ja zrobię, ja wiem, jak znaleźć tę inspirację, ja mam pełno inspiracji, ja po prostu nie wiem, z czego wybierać, a tak naprawdę bardzo mało osób wie, jak tworzyć, jak gdyby selekcjonować te inspiracje, jak je zbierać i jak je wykorzystać sensownie właśnie w ten sposób, żeby dobrać te wszystkie elementy poszczególne do wnętrza tak, aby nam to wszystko pasowało do siebie. I ja dzisiaj pokażę, jak ja to robię i możecie z tego skorzystać. Czyli pierwsze pytanie. Mój dom marzeń powinien być. No właśnie jaki? Czy on powinien być jasny? Czy lubicie ciemne kolory? Czy ma być przytulny? Czy ma być taki bardzo minimalistyczny? Czy chcemy, żeby w tym wnętrzu było dużo elementów otwartych, regały, półki, kwiaty, rośliny, obrazy, rzeźby? Czy wolimy, żeby wszystko było pochowane i żeby nigdzie się nie kurzyło? To są pytania, na które musicie sobie teraz odpowiedzieć, bo właśnie pod tym kątem powinniście wyszukiwać te wszystkie rzeczy, które będą się znajdowały w Waszym domu. Wyglądać. Jak wyglądać? Czyli ja specjalnie zrobiłam takie ogólnikowe opisy, żeby Wam nie dawać, nie podpowiadać, żeby Wam nie wciskać, że Wy coś potrzebujecie, albo że sąsiadka ma tak, albo ktoś ma tak, albo taki jest styl, albo taki jest trend, tylko Wy powinniście sami sobie to wyobrazić. Fajne jest takie ćwiczenie, które wykonują małe dzieci. Jeżeli macie dzieci albo kontakt z dziećmi, to wiecie, że dajecie najczęściej kartkę papieru, kredki i mówicie: no to teraz namaluj, nie wiem, pokój dla lalki, a teraz namaluj swój pokój. A jakbyś chciał, żeby wyglądał Twój pokój, jeżeli na przykład wiecie, że chcecie się wybudować albo przeprowadzić, albo zrobić jakiś remont. I dzieci bardzo precyzyjnie określają, co tam powinno się znaleźć w tym ich pokoiku, jakie kolory powinny być, co powinno być na ścianach, nawet jaki dywan powinien być. One bardzo szczegółowo to pisują. A dlaczego? Dlatego, że czerpią te inspiracje z wszystkiego, co jest naokoło nas. Z jakichś wakacji, z pocztówek, z książek, z bajek, z tego, co oglądają. I teraz, jeżeli Wy nie poświęcicie trochę czasu na to, żeby pooglądać, albo nie zaczniecie zbierać tych inspiracji trochę wcześniej, za chwilę powiem jak, no to później będzie Wam trudno. Później będzie ta presja czasu, będziecie musieli bardzo szybko podjąć wszystkie decyzje. I tak naprawdę nie dacie sobie szansy na to, żeby to wnętrze było takie, jakbyście chcieli, tylko będziecie starali się szybko, no i żeby jeszcze się ewentualnie zmieścić w kosztach. I nawet osoby, które robią duże inwestycje, duże domy i tak dalej, popełniają ten błąd, że zabierają się za to wszystko za późno. I to jest bardzo widoczne w momencie, kiedy przychodzą do nas projektantów, tak? Czyli mamy oddanie budynku albo domu, nie wiem, za miesiąc, albo za 2 tygodnie, albo już jest oddane i teraz ja się dopiero budzę i chcę urządzać dom. Aha, i chcę, żeby jeszcze projektant zrobił mi fantastyczny projekt, oczywiście w budżecie i żeby to było zrobione w ciągu 2 tygodni. To jest po prostu niemożliwe. Wy potrzebujecie tego czasu jeszcze więcej niż projektant. Projektant na co dzień zajmuje się tylko i wyłącznie tym, więc naprawdę wie, gdzie co szukać, jak to ze sobą połączyć i jak zrobić, żeby to było naprawdę wnętrze dopasowane do Waszych potrzeb. Ale jeżeli robicie to sami, to musicie sobie tego czasu dać trochę więcej. Kolejne pytanie to jest, jakie powinno mieć ten mój dom kolory? Właśnie tutaj jakoś powinnam to zmienić, bo to było po przecinku, a ja to tam rozbiłam, no ale nieważne. O kolorach możecie obejrzeć sobie live'a. Pokazuję tam, że musi być to ograniczona paleta barw. Dlatego, że jeżeli nie radzicie sobie z kolorami, a będziecie chcieli bardzo dużo tych kolorów tam włożyć, no to możecie się otrzeć o kicz, o jakąś tandetę, może ten kolor Wam się nie podobać, będziecie chcieli przemalowywać, później będzie problem, że ekipa remontowa nie ma czasu i tak dalej, więc żeby oszczędzić sobie napięcia, stresu i braku snu, myślenia całą noc właśnie o tym, co ja mam zmienić, to już teraz starajcie się zwracać uwagę na to, jakie kolory Wam się podobają, czyli ogólnikowo. Jeżeli idziecie do jakiejś knajpy, restauracji, idziecie do kogoś znajomego, jesteście, nie wiem, w galerii, w muzeum, na wakacjach, w hotelu, w pensjonacie, oglądacie to, co Wam się podoba i to fotografujecie. W tym momencie każdy ma smartfona, bierzecie sobie tego smartfona, robicie zdjęcie, możecie nawet filmiki przecież kręcić. Możecie skorzystać z wirtualnej chmury, ja akurat korzystam. Czyli wszystkie zdjęcia, które zrobicie na smartfonie, one będą Wam się zapisywały w chmurze. Ja później pokażę, z jakiego programu ja korzystam. I dzięki temu nie zapomnijcie o tym, że Wam się dana rzecz spodobała i możecie tak kolekcjonować. Tak jak się kolekcjonuje dzieła sztuki, Wy będziecie kolekcjonować inspiracje. I pierwsza właśnie główna taka zasada jest: kolekcjonujcie wszystko to, co Wam się podoba. Ale nie oceniajcie, to jest za drogie, za tanie i tak dalej, tylko w tym pierwszym etapie postarajcie się zrobić tak, żeby wybierać wszystko, co Wam się podoba, bez względu na to, czy możecie to kupić, czy to nie wiem, jest we Włoszech na wakacjach, czy w Polsce, czy Was stać, czy nie, żeby tych inspiracji było jak najwięcej, bo to pokaże Wam, jak wiele rzeczy Was interesuje i później, jak będziecie robili analizę tych rzeczy, o czym za chwilę powiem, będziecie mogli zadać sobie pytanie, dlaczego ja to wybrałam, dlaczego mi się to spodobało. Czyli robimy zdjęcia. Jeżeli macie gazety, macie książki i teraz Wam się coś spodoba i chcecie za wszelką cenę to zapamiętać, o, to było fajne, fajne, no i mówimy, a dobrze, zapamiętam ten link, znajdę tą stronę, ten sklep, odnajdę to w 3 minuty, na pewno będę pamiętać, no to ja Wam gwarantuję, że po prostu po tygodniu już nie będziecie pamiętali. I do tego też może Wam posłużyć smartfon. Bierzecie sobie tą gazetę, to czasopismo na jakiejś tam stronie i fotografujecie ten link, dany produkt i znowu zapisujecie to albo w smartfonie, albo później przenosicie to na komputer, albo łączycie sobie smartfona z chmurą i te wszystkie inspiracje Wam tam się ładują. Czyli obojętnie, czy to jest coś materialnego, czy to jest w gazecie, czy nawet oglądacie jakieś wiadomości, jakiś program telewizyjny i Wam się coś spodoba, robicie temu zdjęcia, żeby te wszystkie inspiracje były zebrane. 4. rzecz. Chciałabym, aby w moim domu znalazły się. I teraz na przykład. Zawsze marzyłem o szezlongu. Albo zawsze chciałam, żeby była wanna, albo pokój kąpielowy, albo żeby w łazience zawsze była wanna i prysznic. Albo marzyło mi się, żebym miał taką deszczownicę z sufitu, żeby leciała woda jak wodospad. Te wszystkie marzenia, obojętnie czy możecie sobie na nie pozwolić, czy nie, powinniście sobie na tej kartce zapisać. I te odpowiedzi, które macie dać na te pytania, to one nie mają być tylko w głowie. Bo jeżeli one będą tylko w głowie, to będzie ciężko Wam je zrealizować. Weźcie tą kartkę papieru albo skorzystajcie z komputera i zapiszcie sobie to, co Wam się podoba. Ja teraz na chwilę przejdę, zobaczyć co i jak, czy wszystko jest ok. Dobra, wszystko jest ok. Pozornie wszyscy myślą, że to jest taki temat właśnie prościutki, banalny i nie ma w ogóle o czym rozmawiać, przecież o wiele trudniejsze są tematy, ale tak naprawdę gdybyśmy zaczęli to robić tak jak trzeba, to mielibyśmy o wiele fajniejsze te wnętrza i te mieszkania, nie mielibyśmy tyle problemów, które się pojawiają. Czyli pierwsza rzecz to jest gromadzenie. Ja teraz Wam pokażę, zrobię udostępnienie ekranu i pokażę Wam, jak możecie te inspiracje gromadzić i zbierać. Pierwszym takim miejscem, z którego ja korzystam, to są Google Zdjęcia. Jak wejdziecie sobie na Google Zdjęcia, wszystkie linki do programów, które ja będę pokazywała, będą podpięte, także będziecie mogli sobie zobaczyć. To jest miejsce, które jeżeli macie Gmaila, czyli maila takiego, który ma w sobie dużo różnych narzędzi, macie to synchronizowane ze swoją komórką, to on będzie Wam automatycznie zdjęcia, wszystkie, które robicie, wszystkiego, przerzucał właśnie do platformy ze zdjęciami. I tutaj jest bardzo łatwo segregować te zdjęcia na katalogi, wrzucać, dokładać i wyszukiwać po temacie. Czyli jeżeli macie zdjęcie na przykład jakiejś lampy i wpiszecie sobie lampa, to wyskoczą Wam zdjęcia z daną lampą. To bardzo ułatwia pracę. Jest to aplikacja całkowicie darmowa, także możecie z tego skorzystać. I teraz Wam pokażę. Zobaczcie, tu mam zdjęcia, które ostatnio robiłam. Tych zdjęć oczywiście robię bardzo dużo. Wystarczy, że sobie zaznaczę produkty, które mi się podobają i mogę utworzyć katalog. Oczywiście mogę te wszystkie produkty zaznaczyć razem i tutaj sobie tworzę za pomocą takiego plusika album. I teraz te albumy mogą być widoczne tylko dla Was, a mogą być widoczne też dla innych członków rodziny. Albo dla jakiegoś znajomego, albo dla jakiejś koleżanki, albo dla chłopaka, męża. Gdzieś z tą osobą, z którą chcemy to współdzielić, możemy razem wkładać te rzeczy. Możemy dać im uprawnienia do tego, żeby oni też wrzucali do tego katalogu swoje inspiracje. I to było jakieś pióro, ja sobie opisuję to króciutko, zaznaczam haczykiem i ja już ten folder mam. Mi to już nie zginie, czyli jeżeli cokolwiek mi się stanie z telefonem, ja wiem, że po prostu to wszystko tutaj mam. Ja mogę takie katalogi utworzyć z podziałem na pomieszczenia, czyli kuchnia, salon, jadalnia. Mogę sobie zrobić osobną sekcję, na przykład tylko i wyłącznie oświetlenie. Jest to bardzo praktyczne i przydatne, bo w drugim etapie, jak już będziemy mieli nagromadzone te wszystkie inspiracje, będziemy musieli wybrać, Wy będziecie musieli wybrać, to, co Wam najbardziej się podoba. Czyli jeżeli na przykład spodobało Wam się takie krzesło, to musicie sobie zadać pytanie, no dobra, ale mam takie krzesło, takie, to które mi się podoba najbardziej? Już wracam, ale mnie niestety zaatakowało. Zobaczymy, ile w ogóle dam radę. Powiedzcie, jeżeli nie, to po prostu to powtórzymy. Jesteście tam w ogóle? Jesteście, ok. I kolejnym krokiem będzie właśnie wyselekcjonowanie tego, co Wam się najbardziej podoba. Kolejny program to jest Pinterest. Pinterest jest bardzo fajny i bardzo praktyczny. Można podzielić go na tak zwane tablice. Tutaj mamy to określone. I z całego internetu, bądź z komputera, bądź nawet przez smartfona, bo jest też aplikacja na smartfona, możecie sobie wkładać poszczególne elementy w odpowiednie foldery. Każdy folder może mieć tak zwany podfolder, czyli znowu możecie sobie zrobić na przykład folder oświetlenie, a w środku zrobić sekcję, zobaczcie, Add Section, kuchnia. I już będziecie mogli zbierać oświetlenie tylko do kuchni. Te wszystkie elementy są bardzo ważne, dlatego że to Wam pozwoli zrobić budżet, o którym mówiłam na poprzednim live'ie. Do takich folderków możecie dołączyć też swoich znajomych i dokładać poszczególne elementy. Także jest to bardzo, bardzo praktyczne. Kolejny ciekawy program to jest Moodboard. On jest całkowicie za darmo, to jest program online'owy, czyli niczego nie pobieracie. Możecie sobie wrzucić zawartość wszystkich zdjęć, które Wam się spodobały w jedno miejsce, opublikować i pokazać komuś, co on o tym myśli, czy na przykład te rzeczy mu się podobają. Albo sobie po prostu wkleić w maila i zrobić kilka takich folderków. Wystarczy, że weźmiecie, zaznaczycie kilka zdjęć. Ja sobie na przykład wezmę te 3, przeciągacie je i one już są online. Tutaj możecie wpisać sobie sklep, nazwę, cenę i w ten sposób wszystkie rzeczy, które będziecie gromadzić, one nie będą porozrzucane po różnych miejscach, tylko będą w jednym miejscu. To jest bardzo istotne, żeby później mieć z czego wybierać i żeby znaleźć te produkty. Moim zdaniem bardzo fajną funkcją, o której bardzo mało osób wie, to są Google Zdjęcia, wyszukiwanie poprzez zdjęcia. I jeżeli na przykład zapisaliście sobie jakiś produkt, powiedzmy, że w moim przypadku to będzie stół i nie wiecie, jak ten stół się nazywa, bo na przykład ten numer tego stołu będzie, nie wiem, 2879, tak akurat nazwa i nie możecie tego stołu znaleźć, to przeciągacie sobie tutaj do wyszukiwarki i ona Wam pokazuje, gdzie ten stół możecie kupić, w jakich sklepach, zobaczcie, i produkty podobne do tego stołu, w różnych cenach, w różnych konfiguracjach. Oczywiście może się zdarzyć, że zdjęcie nie zostanie wyszukane, ale większość rzeczy, które ja znajduję w internecie albo gdzieś jakieś mam zapisane inspiracje, nie wiem skąd je wzięłam, gdzie je zapisałam, bo nie wrzuciłam je właśnie tak jak trzeba do wirtualnej chmury, to później mogę sobie tutaj właśnie w ten sposób odszukać. Zobaczcie, bardzo, bardzo praktyczne narzędzie, także polecam z tego skorzystać. Jeśli chodzi o inspirację, to pokażę Wam 2 miejsca. Jedno to jest homebook, z którego bardzo dużo osób korzysta, ale nie w pełni wykorzystują wszystkie funkcje homebooka. I teraz co ja mam na myśli? Mam na myśli to, sekundkę, że oprócz tego, że są jakieś inspiracje, które nam się podobają, my możemy tworzyć swoje własne katalogi i zapisywać sobie je w produktach, tak żeby wiedzieć, gdzie co znaleźliśmy i co z czym można połączyć. Te zdjęcia, które znaleźliśmy na homebooku, też możemy przerzucać do tej aplikacji właśnie googlowskiej, do tej wyszukiwarki i tam znajdować dane produkty, które na przykład na zdjęciu mogą się znaleźć. Nie zawsze oczywiście to znajdziemy, ale to naprawdę może nam ułatwić wyszukiwanie. I teraz wejdźmy sobie, ja jestem tutaj chyba niezalogowana. Zobaczymy, czy jestem gdzieś tutaj w homebooku zalogowana. Nie. Homebook. Bo chciałabym Wam to pokazać. O, teraz jestem zalogowana. I teraz tak. Mamy tu jakieś produkty. I różne rzeczy, które nam się spodobają. I możemy stworzyć tak zwane ideabooki, czyli miejsca, które nam się spodobały. Ja takich miejsc, zobaczcie, mam kilka. Mam jakieś elementy na ściany, na sypialnię, jakieś tapety, czyli te rzeczy, które nam się podobają. Wejdę sobie może do sekcji lampy. Mam zapisane w jednym miejscu. I dzięki temu mogę w łatwy sposób odszukać poszczególne elementy i później sprawdzić, jaką mają cenę, znowu czy mi się podobają, czy nie, i zastosować je później w aranżacji, wpisać je też w budżet. Więc jest to bardzo praktyczne. Jeżeli byście chcieli znaleźć troszeczkę więcej inspiracji i może, żeby ta stylistyka nie była taka jak w Polsce, bo tutaj wiele się rzeczy powtarza, to możecie skorzystać też z takiego portalu, który jest międzynarodowy. I tutaj też będziecie mieli poszczególne aranżacje i też będziecie mogli tworzyć sobie zbiory z różnymi produktami. Więc bardzo Was zachęcam i polecam, żeby tutaj sobie zobaczyć. Ale jeżeli coś znajdziecie, to koniecznie sprawdźcie u danego producenta, jakie są ceny, dlatego że są tutaj produkty bardzo często, które są dosyć drogie. No i żebyście się nie zawiedli, ale jest naprawdę mnóstwo inspiracji w różnej stylistyce. Te style są troszeczkę inaczej podzielone niż na homebooku, troszeczkę inaczej nazwane, dlatego że w różnych krajach różne są trendy, jeśli chodzi o urządzanie wnętrz, ale możecie tutaj naprawdę sporo fajnych rzeczy znaleźć, dlatego zachęcam Was, żebyście tutaj sobie pooglądali. Tak czy siak, obojętnie z jakiego narzędzia skorzystacie, ważne jest, żeby gromadzić to najlepiej w jednym miejscu. Czyli jeżeli się zdecydujecie na przykład na Google Zdjęcia, to róbcie to w Google Zdjęcia. Jeżeli na Pinterestie, to na Pinterestie. Bo później ciężko Wam będzie się połapać, gdzie macie jakie inspiracje, a one są potrzebne, ten cały folder jest potrzebny do tego, żeby tak naprawdę usiąść i zastanowić się, co mi się w tych rzeczach podobało. Zacząć sprawdzać, ile te produkty kosztują. Jeżeli jest to na przykład coś na zamówienie, powiedzmy, nie wiem, spodobała nam się jakaś kuchnia, o, na przykład ta, i widzimy, że tu jest bardzo fajny blat, a nie wiemy, z czego ten blat jest, to możemy zobaczyć, czy on jest tutaj opisany, czy w internecie jest opisany. Możemy to zdjęcie znowu wrzucić tutaj, sprawdzić, czy jest jakaś informacja na blogu, może autor umieścił coś na blogu, a jeżeli nie, to możemy zgłosić się do wykonawcy mebli i pokazać mu to, zapytać się, ile ten blat będzie kosztował. Tutaj akurat mamy blat kamienny, więc on musi być specjalnie przygotowany i tak dalej. I warto właśnie o te wszystkie rzeczy zapytać, zanim zdecydujemy, że tak na 100% chcemy tą kuchnię, bo jeżeli się okaże, że ta kuchnia na przykład w tym wydaniu, w naturalnym drewnie, w kamieniu będzie kosztowała 50-60 tysięcy, a mamy budżet 20, no to nie damy rady jej zrealizować, dlatego warto porozmawiać już z konkretnym wykonawcą o materiałach. To też nam pozwoli ocenić, ile dany mebel, w tym przypadku kuchnia, będzie kosztowała i wpisać poprawną kwotę do naszego budżetu. Tak samo z podłogą, z jakimiś ścianami i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy powinniście koniecznie wpisywać. I teraz, jeżeli tych pinów macie dużo, bądź tych zdjęć w tym katalogu macie bardzo dużo, możecie scrollować i końca nie widać, to fajnie utworzyć sobie dodatkowy folder, w którym będziecie czyścić jak gdyby te rzeczy, czyli skopiować sobie ten folder albo przepinowywać na przykład na Pinterestie do nowego katalogu i na przykład zrobić sobie wybrane albo najlepsze, te, które mi się najbardziej podobają, i tam już wybierać. I zrobić sobie taką zasadę, że z tych wszystkich zdjęć, jeżeli macie dużo, wybrać, no nie wiem, jeżeli macie 100 zdjęć, to wybrać 20. Jeżeli macie 100 zdjęć, nie wiem, salonu, wybrać 20. Ograniczyć tą liczbę do jak najmniejszej ilości, żeby tylko zostało tych 20. I tak po kolei zrobić z salonem, z kuchnią, z łazienką, wszystkie po kolei pomieszczenia tak przygotować. I wtedy znowu trzeba wejść do tego folderka, zobaczyć sobie, co tam w środku jest i co mi się najbardziej podoba. I teraz kolejne zadanie, czyli to już jest zadanie numer 3, czyli najpierw szukamy inspiracji, tworzymy katalogi, wkładamy te wszystkie produkty w inspirację bez oceny, czy to jest za drogie, czy ja mogę to zdobyć, czy nie. Później robimy selekcję, czyli wybieramy 20 tych zdjęć, które najbardziej nam się podobają. I krok numer 3, bardzo, bardzo ważny, to wybieramy 10, ale musimy ponumerować je od 1 do 10, czyli od najważniejszego, od tego, co najbardziej nam się podoba, do tego, co najmniej nam się podoba. Fajnie jest, jeżeli macie trochę czasu i z boku możecie zrobić małą odnotację dlaczego. Bo tu mi się podobało, ponieważ to jest takie i takie, tu jest funkcjonalność i tak dalej. A jeżeli dane zdjęcie Was nie zaspokaja i na przykład w jednym jest fajne rozwiązanie na kuchnię, na zlew, w drugim jest na lodówkę i tak dalej, to możecie oczywiście ze sobą to połączyć. Czwarty krok będzie polegał na tym, że mogą Wam zostać tylko 3 zdjęcia. To oglądanie, ta selekcja, to wybieranie spowoduje, że będziecie widzieli, jaki jest szeroki asortyment na rynku, tak? Czyli zobaczycie, że zlewy są kamienne, granitowe, z korianu, że mogą być ceramiczne, że mogą być ze stali, że mogą licować się z blatem, że mogą być podwieszane, nakładane i tak dalej. Dzięki temu zbieraniu tych wszystkich inspiracji będziecie mogli to zobaczyć, ale na końcu musicie podjąć decyzję, co tak naprawdę Wam się najbardziej podoba i co jest najbardziej funkcjonalne. Czy chcecie mieć zlewozmywak na wyspie, czy chcecie mieć w ciągu jakimś tam komunikacji, w ciągu wszystkich szafek roboczych. Na przykład, czy baterię chcecie mieć z wyciąganą wylewką, czy nie, czy deszczownica ma być na suficie, na ścianie, czy może w ogóle jej nie ma być, tak? I na te pytania właśnie pomogą Wam odpowiedzieć te wszystkie inspiracje, bo będziecie widzieli, dlaczego te rzeczy Wam się podobają i będziecie mogli sobie zrobić jakieś notatki, tak? Tu zawsze marzyłam o wannie, tu chciałam mieć, nie wiem, wannę na nóżkach, tak? Wolno stojącą. I później, jeżeli przejdziemy do kolejnego etapu, będę mówiła też w kolejnych live'ach o tym, jak tworzyć układ funkcjonalny stricte, no to będziemy mogli zobaczyć, czy ta wanna wolno stojąca tak naprawdę w naszym wnętrzu się zmieści, bo może mamy tak małą łazienkę, że wkładanie na siłę tej wanny wolno stojącej jest absurdalne, tak? Że później będziemy mieli problem, żeby posprzątać naokoło. I te inspiracje właśnie Wam w tym pomogą. Oczywiście najprościej jest pójść do projektanta, żeby on nam to zrobił, ale my tutaj w tych live'ach, przynajmniej ja w tych live'ach pokazuję, jak to zrobić samemu, tak? Jak sobie poradzić z tymi problemami łączenia tych elementów i z dylematem, które rzeczy wybrać. To jest bardzo prosta metoda, to jest metoda tak zwanej selekcji, czyli najpierw mamy dużo, popuszczamy wodze fantazji, zbieramy te inspiracje, dajemy sobie odpowiednią ilość czasu na to, żeby te wszystkie inspiracje były. Potem wybieramy te, które są dla nas najciekawsze, uzasadniamy dlaczego, czyli mamy 20 tych inspiracji. I kolejna rzecz to wybieramy 10, opisujemy po kolei. Na końcu powinny tak naprawdę zostać nam po 3 zdjęcia, które mówią już wszystko o naszej kuchni, o naszym salonie i tak dalej. Ale też to, co jest istotne, jak już zrobicie te wszystkie foldery, to musicie przejrzeć je, możecie nawet połączyć, czyli stworzyć jeszcze jeden taki, gdzie macie wszystko razem połączone, albo wykorzystać aplikację, tą, którą tutaj pokazywałam, Go, Moodboard. Dlatego, że jak będziecie mieli wszystkie razem tutaj wrzucone, ja Wam pokażę to, to zobaczycie, czy one ze sobą w ogóle razem pasują. Bo może się okazać, że w ogóle jakaś tragedia, że to nic ze sobą nie pasuje. Zobaczcie, dorzucę tutaj te zdjęcia. No i teraz tak, powiedzmy, że to ze sobą pasuje. Widzimy, że to jakaś spójność jest, no ale na przykład to zdjęcie już jest absurdalne, tak? Już jest zupełnie innej beczki. I dlatego oczywiście wystarczy kliknąć i już pozbywamy się jakiegoś elementu. Możemy w łatwy bardzo sposób doprecyzować to, co nam się tak naprawdę podoba. Zobaczcie, tu mamy jakieś utworzone 3 zestawy. To są tak zwane moodboardy. One są bardzo popularne i one są świetnym narzędziem dla osoby, która nie jest projektantem, tak? Jak już idziecie do projektanta, to lepiej jednak, żeby ten projekt był zrobiony w 3D, żebyście widzieli, jak to wszystko wygląda, jeżeli nie macie wyobraźni, bo później możecie się zdziwić. Sam taki moodboard nie pokaże Wam wszystkich relacji jak gdyby w 3D, ale jeżeli musicie urządzić to wnętrze sami i nie chcecie korzystać jak gdyby z pomocy osoby, która się na tym zna, to jest to świetne narzędzie. Dlatego, że możecie sobie właśnie te elementy tutaj ze sobą, zobaczcie, posklejać i zobaczyć, czy one ze sobą pasują. I teraz wracając do mojego live'a, to wszystko będzie się razem łączyć i zazębiać. Ja też piszę o tym w mojej książce i opowiadam w kursie, jak urządzić samodzielnie wnętrze. Jeżeli mamy ograniczoną paletę barw i będziemy się trzymać tej palety w całym domu, to to wnętrze naprawdę będzie fajne i spójne. I tutaj możemy zobaczyć to na podstawie kolorów. Zobaczcie, tu mamy bardzo monochromatyczną gamę, trochę czerni, szarości, jakieś takie beże, brązy. Tutaj mamy dużo chłodnego koloru niebieskiego, to akurat jest pokazany pokój dziecięcy, ale wcale to nie musi być pokój dziecięcy. A tu mamy na zasadzie kontrastu, czyli mam niebieski i żółty, tak? Dużo chłodnych barw, ale też taki żółty, który jest bardziej cytrynowy. O tym też mówiłam w live'ie na temat kolorów. I ta gama jest zupełnie inna. Wy też możecie sobie tak naprawdę tutaj, w tym moodboardzie, wkleić poszczególne kolory. Ja teraz pokażę, jak to zrobić. Zobaczcie. Jeżeli wybieracie sobie jakiś konkretny kolor z NCS-a, NCS to jest międzynarodowy system barw. Jak kupujecie farby, to każdy producent ma swoje, może zrobię tak, ma swoje kolory, ma swoje barwy, ale jest Wam w stanie wymieszać kolor, który podacie z NCS-a. Projektanci najczęściej korzystają z NCS-a. Ja tutaj akurat jak na złość nie mam przy sobie, ale wygląda to mniej więcej tak, że to jest taki próbnik z paseczkami, zobaczcie. Różne jak gdyby kolory, które są ze sobą. I teraz, jeżeli jakiś kolor w tym NCS-ie Wam się spodoba, to znowu, po pierwsze, możecie sfotografować ten kolor, tylko żeby to światło było w miarę dobre i jak zrobicie zdjęcie, to spójrzcie, czy to zdjęcie, czy ten kolor na tym zdjęciu wygląda tak samo jak na NCS-ie, czy na tym próbniczku Waszym. I potem możecie wkleić go do tego moodboardu, albo możecie sobie wziąć, wykorzystać kolor z internetu, czyli wpisujemy sobie ten kolor, klikamy prawym przyciskiem myszki, zapisz grafikę jako, wpisujemy sobie NCS 1500 akurat M. I już ten kolor mamy. I później wystarczy, że wejdziemy sobie do naszego moodboardu, do naszego Google Zdjęcia, czy Pinteresta, czy do jakiejś aplikacji i ten kolor sobie tutaj przeciągniemy. I on już jest. I w ten sposób możemy sobie 3-4 kolory wybrać, które będą kolorami przewodnimi. Możecie wykorzystać tę zasadę, o której ja mówiłam, 70-20-10. I dobrać wszystkie te inspiracje pod te kolory. Zobaczyć, czy to Wam, jak sobie tak oglądacie, pasuje. Ja wiem, że to nie jest proste, ale jest to jakiś sposób, który może Wam to ułatwić, uporządkować te rzeczy. I teraz tak naprawdę, jak spotykam się z osobami, które same urządzają wnętrza, które przychodzą do mnie tylko na konsultacje, bo na przykład już jest za późno na projekt albo nie stać ich na projekt i one właśnie pytają się, no ale jak to połączyć, a czy to z tym będzie pasowało i tak dalej, to jeżeli ja się pytam, a czy oni sobie zrobili taki katalog, nie wiem, wycięli sobie nawet z gazety te wszystkie rzeczy, pokładali i tak zestawili, no to mówią, że nie, a jeżeli my to składamy i na przykład ja im to pokazuję, jak to zrobić, to oni rzeczywiście mówią, że no tak, to ze sobą teraz już czuję, teraz już wiem, o co chodzi, pasuje. Dlatego wykorzystajcie to narzędzie i zbierajcie te inspiracje, tak? Wykorzystajcie to narzędzie, jakim są katalogi z inspiracjami i obojętnie w jakiej to będzie formie. Możecie nawet mieć zeszyt, blok, kartkę papieru i możecie tam wkładać wszystkie rzeczy, które Wam się spodobają. Mam nadzieję, że nie stracę głosu. Teraz na chwilkę tylko dojdę. Ok, dobrze. Wszystko jest. I pokażę Wam jeszcze teraz na koniec, pokażę jedną bardzo fajną rzecz. To jest program też darmowy całkowicie Canva. Wiem, że niektórzy mają z tym problem, osoby, które początkują, w ogóle osoby początkujące, osoby, które się nie znają na tym programie. To też jest świetny program nie tylko do prowadzenia social mediów czy różnych innych rzeczy, ale tak naprawdę do tworzenia właśnie takich moodboardów. I możecie to zrobić w ten sposób, że po rejestracji darmowej wybieracie sobie jakiś wzorzec. Ja Wam tutaj coś pokażę, co by się mogło Wam przydać. Social media, nie. Coś, co zawiera ze sobą jakieś zdjęcia. Zaraz Wam pokażę. No weźmy sobie na przykład to. I teraz Canva ma gotowe takie szablony różnego rodzaju, które możecie zastosować do tworzenia takich moodboardów, albo możecie to zrobić samemu. I tutaj mamy coś takiego jak elementy i rameczki. Zaraz sprawdzę, czy dobrze wybrałam. OK. I te rameczki, zobaczcie, są podzielone na wiele takich małych elementów. I ja sobie wybiorę może jakąś, o, na przykład taką. Rozciągnę ją na całość. I tutaj mam 9 różnych zdjęć, które mogę włożyć. Czyli mam jakieś rzeczy, które mi się spodobały. Na przykład ten obraz. Przeciągam go. Zobaczcie, tylko go przeciągnęłam. Tu mi się spodobało na przykład komoda. Wkładam tą komodę. Zwykłe przeciągnięcie. Tu mi się spodobała, nie wiem, ten stoliczek. Wkładam sobie ten stoliczek. Tutaj mi się na przykład, nie wiem, telewizor, jakieś tam sztukaterie na telewizorze spodobały. To je wkładam. Tutaj kolorystyka pokoju. Już widzę, że mi tam na przykład z tym obrazem będzie to fajnie pasowało. Tutaj gdzieś na przykład sypialnia, to na ścianie. Oczywiście ja te zdjęcia tutaj sobie włożyłam już wcześniej. Wy tutaj musicie to zrobić poprzez ten przycisk i pobieracie je z komputera Waszego. Oczywiście Canva jest też na komórkę, więc możecie sobie na telefonie bez problemu to zrobić. Zobaczcie, tu mam jakieś próbki drewna, no idealne pod nasz stół, więc też sobie zrobimy. I tu jakieś próbki laminatu, a tu nam się spodobało na przykład kolorystykę. I mamy już moodboard. Wystarczy, że klikniemy tutaj, pobierzemy sobie jako JPEG, zapiszemy sobie na dysku i mamy stworzony swój katalog z inspiracjami. Możemy nawet sobie to wydrukować i później, jak będziemy chodzili po różnych sklepach, oglądali produkty, będziemy mieli już zawężoną gamę kolorystyczną, już będziemy wiedzieli, czego szukamy. Że na przykład chcemy ciemną komodę, jasne biurko itd., itd. Inspiracja live i zapisujemy sobie tutaj na dysku. Mam nadzieję, że te rzeczy, które Wam pokazuję, te aplikacje, te programy będą bardzo przydatne. Ja nazywam się Agnieszka Pasieka-Adamek, dla osób, które mnie nie znają. Od 12 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz. Prowadzę autorską pracownię Studio Projektowe AtoAto. Jestem też autorką książki Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać. I mam platformę kursową, prowadzę właśnie kursy dla osób, które chciałyby się nauczyć samodzielnie urządzać swoje wnętrze, mają z tym problem. Gorąco zachęcam do korzystania z moich grup, 2 zamkniętych grup, Urządź swoje mieszkanie z Agnieszką Pasiek-Adamek i A To Mi się Podoba. Możecie też korzystać z darmowej wiedzy, poradników, e-booków, które ja wydaję. Znajdziecie je na stronie www.atoato.pl. Tam jest naprawdę mnóstwo ciekawych informacji, które są dla Was przydatne. Jeżeli chcecie, aby kolejne live'y albo materiały, które nagrywam, były z odpowiedziami na Wasze jakieś problemy, z którymi się zmagacie i chcielibyście, żebym Wam udzieliła odpowiedzi, to właśnie na tych grupach zamkniętych możecie pisać albo na moim fanpage'u Agnieszka Pasieka-Adamek i tam pod postem głównym możecie zawsze zadawać jakieś ciekawe tematy albo z czym się zmagacie, Możecie też wysyłać zdjęcia na przykład z jakiegoś etapu remontu albo że chcecie podjąć jakąś decyzję, ale nie wiecie jak to zrobić. Ja bardzo chętnie na te wszystkie rzeczy odpowiem. Oczywiście, jeżeli tych pytań będzie bardzo, bardzo dużo, to ja je połączę i nagram po prostu kiedyś na ten temat live. Teraz gorąco Wam dziękuję. Mam nadzieję, że to, co pokazałam, się Wam spodobało. Pamiętajcie o tym, żeby zadać sobie te pytania i żeby te rzeczy, które Wam się podobają, znalazły się w tych katalogach, żeby one były zapisane, żeby to nie było po prostu luźne jakieś informacje, bo jeżeli przyjdzie już ten moment, że będziecie musieli wszystko sobie dokładnie powybierać, no to będziecie mieli po prostu z tym problem. Także korzystajcie. Czekam w ogóle na opinię. Bardzo by mi było miło, gdybyście udostępnili tego live'a. Osoby na grupach nie mogą, bo grupa jest zamknięta, ale na stronie, na moim profilu Agnieszka Pasieka-Adamek możecie to jak najbardziej zrobić, udostępniać dalej i wysłać do osób, które urządzają się, które planują budować dom, które się remontują. Możecie też skorzystać jeszcze, póki jest, z rabatu 20, ja nie wiem ile osób to już pobrało, ale zaraz Wam jeszcze pokażę. Może się troszeczkę zmniejsza. 20 pierwszych osób może skorzystać z rabatu na drugi pakiet mojego kursu, jak samodzielnie urządzić wnętrze. Do tego jest 8 bonusów i dostęp do zamkniętej grupy, gdzie właśnie odpowiadam tylko i wyłącznie na Wasze pytania. 10 osób może skorzystać również z kursu plus konsultacje ze mną 1 na 1. Nie jestem w stanie z większą ilością przeprowadzić tych konsultacji, ale jeżeli Wam na tym zależy, macie właśnie takie szczegółowe pytania, to myślę, że jest to dobra opcja. A póki co zachęcam do korzystania z wszystkich rzeczy, które udostępniam całkowicie za darmo. I pozdrawiam gorąco i do zobaczenia w następny wtorek.